8,70 zł od osoby za śmieci posegregowane oraz 15 zł za nieposegregowane. To prognozowane wysokości opłat, jakie zaczną obowiązywać od lipca przyszłego roku w gminach Szanów, Trzebinia i Libiąż. To na razie prognozy, bo kwota może się zmienić po przetargach, ale takie stawki opłat za odbiór śmieci proponuje Międzygminny Związek Gospodarka Komunalna, który ma zająć się tym zadaniem. Opłaty wyliczono biorąc pod uwagę ilość mieszkańców, ilość wytworzonych śmieci i koszty obsługi całego systemu. To pozwoliło ustalić stawkę na poziomie 8,70 zł oraz 15 zł. W przypadku śmieci posegregowanych cena jest korzystniejsza niż w okolicznych miejscowościach. Ta kwota ma zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów. Chodzi o to, żeby rzeczywiście mieszkańcy te odpady nam oddawali, bo to jest potrzebne do tego, żeby te poziomy recyklingu wykazać i uniknąć dalszych konsekwencji również finansowych dla lokalnych społeczności, gdyby w przyszłości kary za niewywiązanie się ze zobowiązań unijnych zostały naliczone. Ale zakładamy, że do tego czasu nauczymy się segregować odpady i one rzeczywiście będą trafiały do powtórnego obiegu po to, żeby mogły być przetwarzane, a do minimum sprowadzimy składowanie odpadów. Co jest w zasadzie celem nowelizacji przepisów. 8,70 zł za śmieci posegregowane będą teraz płacić zarówno mieszkańcy domów jednorodzinnych, jak i budynków wielorodzinnych, w tym bloków. Najpierw każdy będzie musiał zadeklarować, czy będzie segregował śmieci i ile osób mieszka w danym domu. Według tego naliczana będzie opłata. Jeżeli mieszkaniec zadeklaruje, że odpady będzie oddawał w sposób selektywny, zapłaci 8,70 za osobę zamieszkującą w danym mieszkaniu czy w danym domu i to jest nieuzależnione od zameldowanych osób, tylko faktycznie tam przebywających i ta opłata nie będzie różnicowana, jeżeli chodzi o ilość wyprodukowanych odpadów. Jeżeli wyprodukuje ten mieszkaniec jeden pojemnik czy pół pojemnika, zapłaci tyle samo za te odpady, gdy wyprodukuje ich 5 czy 10. Dlatego naszym zdaniem to też zachęca do tego, żeby tych odpadów się pozbywać, a nie palić je w piecach, nie wyrzucać w jakiś inny sposób. W przypadku, jeśli któryś z mieszkańców czasowo nie będzie mieszkał w domu, na przykład studiujące dziecko, można to będzie zgłosić i wówczas opłata zostanie pomniejszona. Związek będzie oczywiście sprawdzał prawdziwość deklaracji dotyczących ilości osób zamieszkujących w danym domu lub mieszkaniu. Elementy weryfikacyjne, kilka mamy, chociażby trzeba pamiętać, że my akurat jako związek jesteśmy w dyspozycji danych związanych z dostarczaniem wody do naszych mieszkańców, bo nasza spółka zajmuje się zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, więc być może ten element też pokaże nam skalę problemu i pozwoli w jakiś sposób to zróżnicować. Podobnie jak dziś, śmieci odbierane będą według pewnego harmonogramu. Jeśli jednak ktoś wyprodukuje w tym czasie większą ilość odpadów, to będzie miał możliwość legalnie się ich pozbyć. Utworzone zostaną specjalne punkty odbioru odpadów posegregowanych. No właśnie, segregacja ma przynosić oszczędności, a jej brak może rodzić koszty. I tego obawiają się mieszkańcy bloków. Niestety muszą się liczyć z odpowiedzialnością zbiorową, jeśli część lokatorów nie będzie segregowała śmieci. Stawka wówczas może iść w górę. Ciągle uważamy, że świadome podejście do odpadów spowoduje to, że mieszkańcy sami nawzajem mogą się dyscyplinować w zakresie segregacji odpadów i też my będziemy proponować już od tej strony technicznej rozwiązanie takie, które będzie pozwalało na stwierdzenie, czy dana nieruchomość wielorodzinna segreguje, czy nie. Do końca tego roku związek ma podjąć uchwały w tej sprawie. Jeśli tak się stanie, to do połowy stycznia powinny być ogłoszone przetargi na odbiór odpadów. Nowe przepisy i nowe stawki mają wejść w życie w lipcu przyszłego roku.